Dzień dobry wszystkim. Dzisiaj moim gościem jest Wiktor Szywacz. Witam cię, Wiktor, serdecznie. Dzień dobry, witam wszystkich. Ostatnie spotkanie w waszym wykonaniu nie było zbyt dobre. Wisła Kraków przegrała z Górnikiem Łęczna 1-2. Ty w tym spotkaniu akurat nie zagrałeś. Jakie są twoje odczucia, jakie są wrażenia, co twoim zdaniem tam nie zagrało? I też jakie wnioski przekazał wam po tym meczu Radosław Sobolewski? Co Wisła powinna zmienić w swojej grze? No, z pozycji trybun wyglądało to według mnie dobrze, dobra nasza gra, wyraziła strasznie nieskuteczność. Zabrakło właśnie finalizacji tych akcji, bo stworzyliśmy sobie naprawdę wiele sytuacji i myślę, że nad tym trzeba popracować. Na to samo zwrócił uwagę trener Sobolewski. No, w tym spotkaniu akurat nie zagrałeś, ale w tym sezonie zaliczyłeś swój debiut w dorosłej drużynie Wisły Kraków. Zagrałeś z Resowią. Jakie były odczucia twoje po tym występie? Jak zareagowali na to twoi bliscy? Na pewno też było to spore wydarzenie w twojej rodzinie. Jakie były twoje odczucia po tym meczu? No, na pewno fantastyczne uczucie, bo marzyłem gdzieś o tym momencie przez całe swoje życie, bo jestem z Krakowa, gram w Wiśle od najmłodszych lat i no, spełnienie jednego z marzeń. Moi rodzice i moi bliscy też super zareagowali, było mnóstwo gratulacji. Szkoda, że się nie udało strzelić bramki w debiucie, ale wszystko przede mną. No, szanse ku temu w tym spotkaniu były, no ale jeszcze na pewno takie w tym sezonie się przydarzą. Początek sezonu Wisły był dosyć dobry, byliście w górze tabeli, później jednak przydarzyła się taka seria bez zwycięstwa. Jak reagował na nią trener Jerzy Brzęczek? Jak reagował zespół? Co działo się wtedy w szatni? No, analizowaliśmy wszystkich rywali po kolei, byliśmy przygotowani na każdy mecz, jednak czegoś brakowało. Sami się zastanawiamy czego, bo w większości tych meczów wygrywaliśmy i potem nie próbowaliśmy atakować, tylko staliśmy z tyłu, czekaliśmy aż rywal nas zaatakuje i to nie była dobra metoda. Myślę, że dużo nam dało teraz to przełamanie z Zagłębiem Sosnowiec, szkoda, że nie udało się tego podtrzymać z Górnikiem Łęczna, choć były do tego okazje. No i mam nadzieję, że w drugiej rundzie i teraz też w tym ostatnim meczu będziemy już zamykać szybciej mecze, że strzelimy gola pierwsi i potem drugiego, trzeciego, żeby rywal już nawet nie miał nadziei na zwycięstwo. A jakie wskazówki wtedy przekazywał wam właśnie Jerzy Brzęczek? No bo nie udawało wam się po prostu w pierwszej lidze wygrywać. Co jego zdaniem tam nie grało? No, nie grała na pewno nieskuteczność i to, co mówiłem właśnie, że strzelaliśmy bramkę, poczuliśmy się już pewniejsi siebie i powinniśmy grać z tą pewnością siebie, atakować dalej, a my się cofaliśmy i czekaliśmy, co rywal zrobi. Najczęściej rywal właśnie strzelał nam bramki i traciliśmy punkty. I myślę, że na to najbardziej zwracał uwagę, żebyśmy byli pewniejsi siebie w strzelaniu gola. Ostatnio miał miejsce taki wywiad, udzielił go Serafin Szota, który w poprzednim sezonie reprezentował barwy Białej Gwiazdy. Powiedział w nim, że z Jerzym Brzęczkiem rozmawiał zaledwie 7 sekund. Czy w rozmowach z tobą Jerzy Brzęczek również był oszczędny w słowach? Jak wyglądały wasze relacje? Czego się też od byłego selekcjonera reprezentacji Polski nauczyłeś? Nie, ja uważam inaczej. Ze mną rozmawiał trener Brzęczek, zwracał mi uwagę na treningach, mówił, nad czym muszę pracować, dlatego myślę, że to jest kwestia indywidualna i w moim przypadku akurat było tak, że trener Jerzy Brzęczek zwracał mi uwagę, podpowiadał, czasem po treningach ze mną zostawał i no, można było czuć to, że mu zależy na moim rozwoju. Czego tak najbardziej się nauczyłeś? Co było takim elementem, który najbardziej, można powiedzieć, podskoczył u ciebie u góry za trenera Brzęczka? W czym tak naprawdę tak najbardziej pomógł ci były selekcjoner reprezentacji Polski? Myślę, że trener Jerzy Brzęczek bardzo u mnie zwracał uwagę na to, żebym szybciej pozbywał się piłki i szybciej podejmował decyzje, więc myślę, że to poszło bardzo w górę. Kiedyś lubiłem bardzo dryblować i to kończyło się często stratami, a teraz widzę szybsze opcje, szybciej operuję piłką i myślę, że tym zaliczyłem swój rozwój. A jak na dymisję Jerzego Brzęczka zareagowała drużyna? Jakie też były twoje odczucia? No, na pewno każdemu było przykro, gdy stanowiliśmy drużynę, ale no, my w drużynie nie byliśmy w stanie gdzieś
No, potrzebowaliśmy nowego impulsu. Widać to było w meczu z Kojniczanką, że no, coś nie grało, nie wiedzieliśmy co. Dostaliśmy nowy impuls, trener Sobolewski przyszedł, przejął drużynę i myślę, że poniekąd trochę to zadziałało, bo inaczej gramy. A widać było po Jerzym Brzęczku, zanim podał się do dymisji, że już nie widzi nadziei, że już nie wie do końca, co w tej drużynie zrobić. Czy to tak nastąpiło od razu po tym spotkaniu, po którym podał się do dymisji, czy było to jednak widać troszeczkę wcześniej? Nie, nie było widać po trenerze. Trener był na każdym treningu w 100% zaangażowany i chciał pomóc drużynie. I nie było po nim widać absolutnie, że myśli nad tą decyzją. Wierzył do końca w ten zespół. Po jednym z ostatnich spotkań Mikołaj Biegański powiedział w wywiadzie, że presja nie pomaga piłkarzom. W Wiśle niewątpliwie presja jest i to spora. Czy cię presja bardziej motywuje, czy jednak nie jest takim czynnikiem, który ci służy? Na pewno Wisła ma super kibiców, jest ich bardzo dużo. Taka presja pozytywna bardzo motywuje, ale kiedy już zaczyna się hejt, to sprowadza. Twoja pewność siebie idzie w dół i to nie pomaga w niczym. Dlatego myślę, że taka presja pozytywna bardzo motywuje. A jeżeli już zaczyna się hejt, nagonka na zespół, co by nie zrobił, to jest źle, to wcale nie pomaga. A co zmieniło się w treningach oraz grze, gdy w miejsce Brzęczka wszedł Sobolewski? Trener Sobolewski wcześniej był asystentem w Wiśle, więc no pewnie raczej była to ewolucja niż rewolucja, ale jak zmieniły się te treningi i podejście w drużynie? No, na pewno każdy trener ma swój sposób prowadzenia. Gdzieś z trenerem Brzęczkiem były trochę dłuższe treningi, trochę dłużej się rozmawiało, z trenerem Sobolewskim są dłuższe odprawy, więcej informacji dowiadujemy się na odprawach, a treningi są krótkie, dynamiczne. I co jeszcze mogę powiedzieć? Jest mniej stania na boisku, ale wszystko robimy bardziej dynamicznie. I są przede wszystkim szybsze treningi. Za trenera Sobolewskiego zagrałeś tylko w Pucharze Polski. Okiem obserwatorów spisałeś się dobrze w tym spotkaniu, mimo wszystko w lidze szansy nie dostajesz. Nie jest to dla ciebie frustrujące, że nie grasz? Nie, nie. Dla mnie, ja jestem zadowolony, że jestem w tym zespole. Bardzo się cieszę, że dostałem taką szansę, że mogę trenować z chłopakami. Czekam cierpliwie na swoją szansę i postaram się ją wykorzystać, jeżeli będzie ona mi dana. No być może będzie. Na pewno się nie frustruję, bo to też w niczym nie pomaga. Na pewno mam takie wrażenie, że będzie szansa ku temu w najbliższym spotkaniu Pucharu Polski z Motorem Lublin, no ale zobaczymy, czy rzeczywiście tak będzie. A biorąc pod uwagę to, że nie grasz, w poprzednim sezonie też byłeś wypożyczony, czy w tym sezonie, w obecnym momencie wchodzi w grę jakieś wypożyczenie w zimę do jakiegoś innego zespołu, gdzie mógłbyś otrzymywać więcej minut? Na razie nad tym nie myślę. Skupiam się całkowicie na tych dwóch ostatnich meczach. Jeżeli jak będzie przerwa, to będziemy się nad tym zastanawiać razem ze sztabem. To będzie dla mnie najlepsze. Właśnie w poprzednim sezonie na wypożyczeniu sporo grałeś. Też chociażby w sparingach przed sezonem w Wiśle otrzymywałeś swoje szanse na różnych pozycjach. Jaka jest taka twoja docelowa? Bo no, nie masz takiej jednej swojej, do której jesteś dopisany. A gdzie ty najlepiej się czujesz na boisku? Najlepiej się czuję chyba na dziesiątce, gdzie mogę mieć wpływ na nasze sytuacje bramkowe. Jest trochę mniej piłki tam, ale w kluczowych momentach ją mam i mogę decydować o losach meczu, więc myślę, że to jest taka moja docelowa pozycja. Dobrze się też czuję na ósemce czy szóstce. Tam jest więcej zadań w destrukcji, ja trochę słabiej to wykonuję, ale pracuję nad tym, żeby być uniwersalny i żeby zagrać tam, gdzie ten. A z kim w zespole się tak najlepiej dogadujesz? Czy jest Wisła podzielona na grupki w szatni, czy raczej wszyscy spędzają czas razem? Jak to wygląda właśnie w szatni? Nie ma żadnych grupek, wszyscy trzymamy się razem. Lubię naprawdę każdego. Najwięcej czasu oczywiście spędzam z młodszymi zawodnikami. Sławek Śmiel, Kasper Duda, ale też mam bardzo dobry kontakt z Dorem Hugim, z którym jesteśmy w pokoju, gdy jedziemy na wyjazdy. A na kim się wzorujesz? Jaki jest taki twój idol z dzieciństwa, być może teraz z teraźniejszości jakiegoś masz? Podpatrujesz poszczególnych piłkarzy, czy masz takiego jednego swojego idola, taki jeden swój autorytet na boisku?
dzieciństwa to na pewno Leo Messi. Jestem kibicem Barcelony i oglądają go od najmłodszych lat. To na pewno on, a teraz na naszym podwórku mogę podpatrywać Luisa Fernandeza. To jest bardzo dobry piłkarz na mojej pozycji. Obserwuję go na treningach i staram się czerpać od niego jak najwięcej. Właśnie miałem spytać, jakiemu klubowi za granicą kibicujesz, no ale skoro już wiem, to pytać nie będę. No, życzę oczywiście ci tego, żebyś tam trafił, a jakąś masz taką swoją ulubioną ligę, czy jest to właśnie La Liga, czy oglądasz być może jakąś inną ligę? Ulubiona liga? No to chyba Ekstraklasa albo Premier League. Najwięcej oglądam Ekstraklasy, ale najbardziej lubię oglądać Premier League. Jest najszybsza piłka, najwięcej się dzieje. No i oczywiście mecze Barcelony. No, a komu kibicujesz w Premier League, czy też w Ekstraklasie? Masz jakiś taki swój zespół? W Premier League nie mam takiego zespołu, któremu kibicuję tak stricte, a w Ekstraklasie jak była Wisła, to oczywiście Wisła, a teraz komu kibicuję. Dobrze, to by było na tyle. Wiktor, dziękuję ci serdecznie za wywiad. Dziękuję bardzo. No i cóż, widzimy się kolejnym razem. Do zobaczenia. Dokładnie. Cześć, cześć.